Witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w takim dosyć innym kadrze, ponieważ zaczynamy serię Mierzymy. Podobna seria, coś tam stylizacje pojawiła się, że byłam w takim kadrze i pokazywałam wam różne ubrania. Teraz jesteśmy dosyć na bieżąco, bo będzie to duży haul zakupowy, Zara, Sinsay, Bershka i chyba H&M, albo będziemy na bieżąco sprawdzać. Ale większość jest z Zary, tak mi się wydaje, i Sinsaya. Będziemy mierzyć, będziemy sprawdzać, są to rzeczy, które są aktualnie na wyprzedażach, aktualnie dostępne w sklepach, więc mam nadzieję, że może jeszcze po tym filmie, jeśli coś wam się spodoba, złapiecie to. I no tyle, przejdźmy do mierzenia i do stylizacji, jakie w międzyczasie dla was znalazłam. Ponieważ jak ja już coś mierzę, jak coś przymierzam, to raczej w sklepie biorę zestawy, które mogłabym nosić. Czyli to będą raczej zestawy. Więc lecimy. Witam w stylizacji numer 1. Jest to taki bezrękawnik. Bardzo fajny. Jest on z Zary. I on kosztował 139 zł. Mam go w rozmiarze M. O, jak coś, to tak, to ten. Tak się prezentuje. Pod spodem, bo właśnie to był taki mój styl imprezowy ostatnio, mam taką bluzeczkę również z wiązaniami. Ona jest dosyć krótka, także ona jest z takimi wiązaniami, ja ją sobie wsadzam pod te spodenki. I jest to bluzeczka dokładnie za 35 zł. Jest to 36, jest to rozmiar S i jest to również Zara. Ja mam 168 cm wzrostu i waży 58 kg, więc jeśli jesteście zainteresowani rozmiarami, to tak wyglądają. Dobrze, i na koniec są to spodenko, spódniczka, tak bym to nazwała. O, tak się ona prezentuje. Już wam mówię, ona była na bardzo dużej promocji, ponieważ jest to również rozmiar S, co bardzo mnie cieszy, że się zmieściłam. I minus 49%, ona kosztowała 90 zł, a kupiłam ją za 45 i tak się właśnie prezentuje zestaw numer 1. Okej, witam z kolejnym zestawem, jest to zestaw Sinsaya, który zamówiłam online. To jest rozmiar L, ta bluzeczka kosztuje 30 zł, jest dalej dostępna na stronie. Tak się prezentuje. Specjalnie wybrałam ją taką luźną. Podoba mi się mega design i kolor tej bluzeczki, bo uwielbiam te liliowe, wszelkie pastelowe róże, pastelowe fiolety są przepiękne dla mnie. No i do niej dobrałam takie spodnie kolarki. One są z Jim Hart z Sinsaya i myślę, że są mega w porządku. Spodenki 40 zł, bluzeczka 30, także dobrany zestaw. I wymyśliłam jeszcze do tego zestawu, niekoniecznie ten, ale musiałam sobie po prostu zamówić jakiś pasek. Zamówiłam pasek w Sinsayu, taki dwuoczkowy. I on kosztował 20 zł i myślałam, że ewentualnie jeśli chcemy sobie zrobić jakieś cięcie w talii, no to możemy, ja nawet jeszcze nie mierzyłam tego paska, no to możemy sobie go zapiąć. No, więc możecie sobie go dać w talii. I też spoko wygląda, chociaż nie wiem, czy do tej bluzki akurat mi się wydaje, że nie pasuje, ale na przykład do takiej bluzki bez żadnych jakichś takich, wiecie, nadruków specjalnych myślę, że jest w porządku. Bardziej letni zestaw, ale bardzo mi się podoba. Kolejny zestaw, bardziej letni i tutaj jest to bluzeczka z Bershki. Nie wiem, tam z tyłu może mi prześwitywać stanik, bo niepasujący dzisiaj miałam na sobie. I jest to taka bluzeczka dotąd, bluzeczko-spódniczka bym nazwała, ale ja bym jednak coś tam pod nią ubrała, bo bym się czuła niekomfortowo. Ale to jak kto lubi. Króciutkie spodenki nawet, żeby nie wystawały, ale żeby w razie czego jak wiatr zawieje, nie było problemu. Ona ma takie bardzo fajne, ten taki dekolt wycięty, ale można też z niej zrobić coś takiego i też wygląda ok, ale wydaje mi się, że jednak ten dekolt ma być tak. I słuchajcie, jaka promeczka. Z 80 zł na 20 zł Bershka na wyprzedażach. Bardzo mi się podoba kolor, zaznaczam. No i tak się prezentuje. Tu jeszcze pozostaniemy w klimacie Bershki i wrócimy do Zary. No tej promocji to ja przy kasie się sama ucieszyłam, wam powiem. Bo zobaczcie, to jest ta taka dosyć popularna, moja mama nazywa to kubraczkiem, ja nazwę to narzutką. Jak widzicie, ta w karateczkę, bardzo popularna i teraz idealna na wiosnę, przeceniona, słuchajcie, z 250 zł na 120. Ja byłam tu skłonna kupić za 250 zł, ponieważ tak się już na to jakby
nasterowałam, bym to nazwała, bo tyle się tego naoglądałam w internecie, że bardzo chciałam taki kubraczek, taką koszulę, bo widzę, że teraz moda wraca i to jest po prostu modne. Mojej mamie się to na przykład nie podoba, bo ona uważa, że moda wraca i kiedyś w młodości moja mama to na przykład nosiła. I mi się to strasznie podoba i ja... Strasznie podoba, tak, to jest idealne połączenie słów. I ja postanowiłam sobie to kupić, także to będzie też pasowało do zestawu numer 1, który Wam pokazywałam, zamiast tego takiego skórzanej narzutki. No ale ogólnie do wszystkiego, kompletnie wszystkiego to pasuje, nawet do tego, co mam na sobie. Więc promocja opłacalna w 100%, bo to jest 50% naprawdę ceny. Został nam jeszcze Sinsay i Jim Glamour, ale to już widzieliście, ale zobaczcie, w Sinsayu są teraz te bardzo modne, dzwonowate spodnie. Przepięknie w nich wygląda pupa, mi się wydaje. No i dzwony, one są z takiego prążkowanego materiału jak to, nie wiem czy dobrze widzicie. Są takie wygodne, są troszeczkę dłuższe niż się wydaje, ale wydają się być właśnie idealnie takie dopasowane i myślałam, że w dzwonach będę wyglądać źle i dzwony to już jest moje dzieciństwo, że kiedyś naśmiewano się z dziewczyn, które nosiły jeszcze dzwony. To była ta era, kiedy ja chodziłam do podstawówki i weszły rurki i tu było później nie do pomyślenia nosić szerokie spodnie i zobaczcie, że moda z powrotem wraca i dzwony z powrotem są modne, także... Czekajcie, one chyba kosztowały 50 albo 60 zł w Sinsayu. Jeszcze są na stronie. Wracając do Sinsaya, nie mogłam się oprzeć. Ja mierzyłam ten płaszcz stacjonarnie i w końcu zamówiłam online rozmiar mniejszy, bo ja o nim dzień i noc myślałam po prostu. Jeśli chodzi o ten płaszczyk, kosztował on 120-130 zł. Jedyny minus, który mi nie pasował na początku, to, że on ma to takie wycięcie, ale zauważyłam, jeśli chodzi o płaszcze w sklepach, że wszystkie mają takie wycięcia, że po prostu teraz to wycięcie jest modne i warto do takich płaszczy nosić golf albo jakiś po prostu szaliczek. No i ale, no te wiązanie, no ja nie mogłam odpuścić, no po prostu wiązane płaszcze są przepięknie i w ogóle wygląda mega elegancko, tak mi się wydaje. On jest bardzo, ale to bardzo długi. O mniej więcej takiej długości, no mi się wydaje mega po prostu i wydaje się doroślejsza niż się zachowuje, czy co? Wyglądam dorośle? Nie, no to żarcik oczywiście, ale mega mi się podoba i cena mi się podoba i w sumie ten płaszcz mi też się podoba. Dobra, przejdźmy do ostatniego mojego zakupu leggingsów Jim Glamour. Dobrze kochani, ostatnia już rzecz, już nie przybierałam bluzeczki, ale zastanawiam się, czy nie kupić tej bluzeczki do kompletu. Są to leggingsy z Jim Glamour z tej najnowszej serii, jest to seria druga skóra, czy coś takiego. Tak się prezentuje, to są te ombre, jak widzicie. No, bardzo mi się podobają, myślę, że będzie się w nich fajnie ćwiczyło, zresztą ja bardzo lubię leggingsy z Jim Glamour, mam już jedną parę i kupiłam drugą i z mamą jesteśmy takie siski, bo obie mamy takie same pary. Wcześniej miałam te leggingsy z tej takiej najprostszej chyba kolekcji, nie te śliskie, już te takie z tym takim materiałem szarym. Dobra, mam nadzieję, że stylizacje Wam się podobały i że taka odsłona filmiku też Wam się podobała. No nic, zapraszam na kolejne filmy i życzę miłego dnia. Pa!